jest zabawa dla naszych dzieci? Czy może być okazją do rozmowy o emocjach? I jakie emocje możemy zaopiekować podczas tej zabawy? Jakie konkretne emocje? Na te pytania między innymi postaramy się odpowiedzieć dzisiaj w rozmowie z psycholożką dziecięcą, panią Dorotą Maciejec. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Doroto, jak woli wstępu zapytam, jaką rolę w naszym życiu grają emocje? Niezwykle ważną, począwszy od tego, że emocje pozwalają nam podejmować decyzje, nie tylko te prozaiczne, proste, ale również trochę bardziej skomplikowane. Emocje też pomagają nam w adaptacji, ostrzegają w sytuacji zagrożenia. Emocje są związane z naszym dobrostanem psychicznym, z naszą kondycją fizyczną, ale chyba najważniejszą rzeczą jest to, że emocje pomagają budować relacje z innymi ludźmi. A proszę mi powiedzieć, no bo rozmawiamy sobie tutaj o szeroko pojętym rodzicielstwie, o wyzwaniach. Jak jako rodzice możemy nauczyć nawigacji po tej złożonej przestrzeni emocji naszych dzieci? I jakie czynności, takie, wie pani, życia codziennego możemy do tego wykorzystać? Może zacznę od tego, że spotykając się z pierwszymi emocjami naszych dzieci, to co my jako rodzice możemy zrobić, to odzwierciedlać stany emocjonalne naszych dzieci, nazywać je, interpretować. W rozmowie z dziećmi, tak, już od okresu niemowlęcego, już od wczesnego dzieciństwa nazywać, bawić się po prostu tymi emocjami, nie zapominając też o emocjach naszych, ponieważ my jako rodzice też przeżywamy całą kafeterię emocji i możemy również o tym opowiadać. To nie tylko uświadamia dzieci właśnie w tym obszarze emocji, to jest ten początek budowania inteligencji emocjonalnej, ale przede wszystkim poszerza zasób słownictwa, dzięki czemu dziecko ma większe możliwości tej ekspresji emocjonalnej, wytłumaczenia tego, jak się czuje ono, tak, kiedy już jest do tego zdolne. Kiedy pyta mnie pani o to, jakie sytuacje wykorzystywać, myślę sobie, że wszelkie nadarzające się w życiu codziennym, tak? To mogą być wspólne chwile podczas zabawy z dzieckiem, które dostarczają wielu, wielu ciekawych emocji. Nie tylko bardzo przyjemnych, takich jak radość, prawda, poczucie dumy, ale też frustracja, złość i zazdrość, tak? I to też stwarza takie okazje do tego, żeby trochę dziecku poopowiadać i pokazać dziecku bardzo proste zależności przyczynowo-skutkowe. Jesteś smutny, ponieważ coś się stało. Możemy zrobić to i możemy zrobić to. Kiedy wychodzimy na spacer, ktoś zabierze dziecku zabawkę, też wykorzystujmy tego typu sytuacje, tak aby opowiedzieć dziecku, jak ten świat emocjonalny jest zbudowany. No i przede wszystkim zabawa. No właśnie, bo właśnie o tą zabawę miałam zapytać, bo jednak, tak jak wspomniałam na początku, no ta zabawa jest ważna, jest ważną taką przestrzenią dla naszych dzieci, ale właśnie czy możemy tą zabawę wykorzystać ku nauce tych emocji również? Oczywiście, że tak. Zabawa jest jedną z podstawowych form spędzania czasu przez dziecko. Zabawa stwarza taką możliwość, w której my możemy modelować pewne zachowania, opowiadać dziecku o świecie, robić to w taki szczególny sposób, który wiąże się z dużą uwagą dzieci, z dużym zainteresowaniem, prawda? Jest to naturalna, tak jak powiedziałam, naturalna forma spędzania tego czasu, więc ta wiedza, którą chcemy przekazać dziecku, jest dużo łatwiej nabywana. Dziecko dużo łatwiej wchodzi w te sytuacje zabawowe, które z dzieckiem rozwijamy, więc jak najbardziej tak. A pani Doroto, jaka to może być zabawa? Bo mówimy ogólnie o zabawie, tak? Ale gdybyśmy chcieli tak odpowiedzieć rodzicom, jaka konkretnie to może być zabawa? Albo jak taką zabawę poprowadzić czy kierunkować, żeby właśnie zaopiekować się jakimiś konkretnymi emocjami. Możemy sobie wybrać jedną emocję, możemy ogólnie odpowiedzieć
jakie zabawy wybierać. Tak, tak, tak. Możemy opowiadać o emocjach. Możemy dziecku opowiadać o tym, z czego te emocje się biorą, z jakich sytuacji. Możemy dawać dziecku też podpowiedź, jak ono może z tymi sobie emocjami poradzić, ale bardzo fajnie jest wykorzystać naturalny potencjał dziecka związany z wyobraźnią i z kreatywnością i rzeczywiście zniżyć się do tego poziomu zabawy na przykład na dywanie figurkami, lalkami, zwierzątkami po to, żeby odgrywać różnego rodzaju scenki, scenki rodzajowe. Tak? Możemy wykorzystać wszelkie figurki, które mają jakiekolwiek emocje przedstawione po to, żeby powiedzieć, zobacz, dziecko jest smutne, ponieważ coś się stało, tak? Możemy pomóc dziecku w taki sposób, możemy laleczce pokazać, czy tej postaci w taki sposób. Możemy pogłębić ten temat z dzieckiem na zasadzie, słuchaj, czy pamiętasz, kiedy ty się tak czułeś, tak? Co ci wtedy pomogło, z jakiego powodu się tak czułeś. Możemy opowiadać i nawiązywać w tych historyjkach do naszych przeżyć, tak? Dostosowując język do możliwości zrozumienia dziecka. Tak? Musimy pamiętać, żeby to był język no, taki dziecięcy bardziej niż... Właśnie. My i tak dzieciom dużo opowiadamy. Natomiast w momencie, kiedy opieramy się tylko na przekazywaniu takiemu w taki sposób teoretyczny tej wiedzy o emocjach, to jest wszystko dość abstrakcyjne dla dziecka. Jeżeli włączymy do tego przedmioty, figurki, laleczki, zwierzątka, postacie z jakiegoś tam kręgu zainteresowań dzieci, one poprzez utożsamienie się z tym bohaterem nabywają właśnie kompetencji na przykład radzenia sobie z emocjami, a to stwarza świetną okazję do tego, żeby w cudzysłowie przepracować też te trudne sytuacje, które spotykają dzieci w wielu momentach. Tak, na przykład w przedszkole jest też takim środowiskiem, które również potrafi przysporzyć bardzo wielu emocji. Droto, a powiedziała Pani przed chwilą trochę o tym języku. No i tutaj już padło, że ten język powinien być nieco bardziej dziecięcy. Więc jakbyśmy miały to sobie tak podsumować i jednoznacznie powiedzieć, że faktycznie ta zabawa trafi, czy to wytłumaczenie, czy wyjaśnienie tych emocji trafi, będzie lepiej zrozumiane przez nasze dzieci, jeżeli właśnie pokierujemy w zabawie, będziemy używać dziecięcego języka niż faktycznie dojrzałego, dorosłego. Nie chodzi tutaj o zdrabnianie słów, rozumiem, o spieszczanie, tak, o mówienie językiem zbyt infantylnym. Używajmy słów takich, jakich my używamy, natomiast ten cały kontekst musi być dostosowany do możliwości percepcyjnych dziecka, do jego wieku, żeby zbyt głęboko w to nie wchodzić, prawda? Nie operować materiałem mocno abstrakcyjnym, tylko pokazywać mu różnego rodzaju zależności pomiędzy sytuacją a emocją na prostych sytuacjach. Jesteś smutny, bo zgubiłeś misia, prawda? Tak. Jeśli jesteś smutny, płaczesz. To jest naturalna reakcja organizmu w momencie, kiedy jesteśmy smutni. A tak sobie myślę jeszcze, powiedziałyśmy tu troszeczkę o przedszkolu. A kiedy słyszę przedszkole, to słyszę nowe początki, to słyszę trudności, to słyszę wyzwania. I zastanawiałam się, czy właśnie to odgrywanie ról, o którym tu troszkę też już Pani wspomniała, ta zabawa klockami, które wyrażają jakieś emocje, laleczkami, figurkami, tudzież jakimiś, nie wiem, pacynkami, byłaby dobrym takim wstępem do rozmów o tych nowych początkach? Jak najbardziej tak, jak najbardziej tak. Możemy dziecko oswajać z nowymi sytuacjami, dzięki czemu wpływamy na ten proces adaptacji, opowiadając dziecku, jak to może być, prawda? W przedszkole, czyli ten nowy początek, nie jest związany tylko z radością, ale z tęsknotą, ze smutkiem, z rozżaleniem, prawda? Więc możemy wykorzystać właśnie te zabawy
projekcyjne, te zabawy, gdzie to rodzic trochę modeluje i jest takim moderatorem tej zabawy, żeby rozwinąć umiejętności radzenia sobie, ale oprócz tych zabaw nie zapominajmy jeszcze o tym, że coraz więcej jest na przykład książek dedykowanych, prawda, dzieciom i emocjom, które dzieci przeżywają. Także zbierając wszystko to razem, jak najbardziej możemy pomóc dziecku właśnie w tych procesach adaptacyjnych. Dziękuję Pani bardzo za odpowiedź. Tak sobie myślę o takiej emocji, nie emocji, to też jest pytanie właśnie do Pani. Jaką jest empatia? Myślę sobie, że jedna w ogóle z takich, no dla mnie osobiście najważniejszych cech. I zastanawiam się, czy to jest tak, że z tą empatią się rodzimy, czy się jej trochę uczymy, czy to w ogóle jest emocja, czy to jest zachowanie? No, empatia jest umiejętnością współodczuwania, tak? Współodczuwania cudzych stanów emocjonalnych, jest umiejętnością rozumienia myślenia, rozumienia perspektywy drugiego człowieka. Empatia popycha nas też do tego, żeby pomagać, odczuwanie tej empatii, żeby pomagać osobie, która jest w potrzebie. I odpowiadając na Pani pytanie, i jest wrodzona, ale środowisko może również kształtować empatię. Rozumiem. Pierwszą z takiej empatii widać już w pierwszym roku życia. To jest trochę taki efekt, który znają dokładnie rodzice malutkich dzieci, gdy w środowisku mam z innymi dziećmi, jedno zacznie płakać i pozostałe tak jakby się zarażały tymi emocjami. Tak? Tak. To są właśnie te pierwsze objawy rozwijającej się empatii. Ale tak jak mówiłam, my też mamy ogromny wpływ na to, jak będziemy kształtować empatię. Czy my jako rodzice uwrażliwimy dzieci na krzywdę drugiego człowieka, na potrzeby drugiego człowieka, czy nie, prawda? Tutaj też środowisko przedszkolne, środowisko szkolne, ale również kultura, w jakiej wyrastamy, tak? Czy ta tolerancja na odmienność, prawda? To jest wszystko związane tak naprawdę i wszystko ma wpływ na to, czy nasze dzieci wyrosną na osoby empatyczne, czy nie. Rozmawiając o empatii, czy ucząc jej dziecka w tych szczególnych lekcjach możemy wykorzystać zabawę? Jak najbardziej, jak najbardziej tak. Trochę to jest nawiązanie do tego, o czym rozmawiałyśmy wcześniej, czyli do wyboru zabaw, odgrywania scenek, wchodzenia w rolę, dzięki czemu rozwijamy te kompetencje emocjonalne i społeczne dzieci. Możemy także wykorzystać zestaw Lego Duplo, opieka nad pszczołami, tak, żeby trochę opowiedzieć dzieciom o emocjach, żeby rozwinąć właśnie tę troskę, tak, nie tylko o siebie, o drugiego człowieka, tak, ale też o kwestie przyrody, środowiska. Bardzo ważne w dzisiejszych czasach. Bardzo ważne, tak. To uwrażliwianie dziecka na to, w jaki sposób to wszystko działa, myślę sobie, że jest kluczowe w budowaniu takich pozytywnych postaw najmłodszych, prawda, więc poprzez zabawę opowiadając, dlaczego warto dbać o pszczoły, jaki pszczoły mają związek z tym, że później sobie jemy miód smaczny, prawda, więc też pokazywanie tych zależności przyczynowo-skutkowych i to też są takie zabawy właśnie, które rozwijają tę wrażliwość i wspierają rozwijanie właśnie empatii. Możemy też wykorzystywać naturalne też sytuacje, kiedy nam jest przykro, kiedy my jesteśmy zmęczeni. Możemy też dziecku opowiadać o tym, że jest mi smutno, potrzebuję tego, żebyś mnie przytulił. Tak? To jest to, co mi pomoże poradzić sobie z tymi emocjami. Możemy zwracać uwagę, nawet trzeba, to nie jest kwestia, czy możemy, tylko powinniśmy chyba zwracać uwagę na stany emocjonalne dziecka, również je nazywać i trochę pogłębiać ten temat poprzez pytanie, co by ci teraz pomogło poradzić sobie z tymi emocjami, które masz. Wykorzystywanie też takich właśnie sytuacji, jak gdzieś idziemy, gdzie widzimy kogoś innego, kto cierpi, kto płacze, kto potrzebuje jakiegoś wsparcia. Tak? To jest zachęcanie dzieci do angażowania się w różnego rodzaju akcje czy pomocy
pomocy dla zwierząt, czy dla klimatu, no tak. dla środowiska. Tak? Jakby jest wiele możliwości, gdzie nawet nie tylko poprzez zabawę możemy wesprzeć właśnie ten proces rozwijania empatii i uwrażliwiania dziecka na potrzeby innych. Bardzo dziękuję Pani Doroto. Myślę sobie, tak zasłuchałam się w tym ostatniej odpowiedzi, bo myślę sobie, że świat potrzebuje nas wrażliwych, bardziej wrażliwych osób, ludzi. I to tak jak rozmawiamy i wrażliwych na krzywdę czy cierpienie drugiego człowieka, ale również właśnie na to, co dzieje się z ziemią, z klimatem, z przyrodą, potrzebuje tej empatii na każdej płaszczyźnie życia. Tak, dokładnie tak. Życzę sobie również świata, w którym tej empatii będzie jeszcze więcej. Pani bardzo pięknie dziękuję za poświęcony mi czas i za rozmowę, a Państwu życzę zabaw, które nie tylko sprawią przyjemność Wam i Waszym dzieciom, ale może przy okazji i Wy, i Wasze dzieci czegoś o własnych emocjach się nauczycie i dowiecie. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję.